Cześć, z tej strony Marta z sezonu literackiego. Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałam Wam polecić kilka krótkich książek. Krótkich mam tutaj na myśli takich do 250 stron mniej więcej, chociaż większość z nich będzie miała nawet chyba poniżej 200, około 200, coś takiego. Są to książki, które są krótkie objętościowo, ale mają w sobie mnóstwo treści i uważam, że naprawdę warto je przeczytać. Szczególnie jeżeli macie ochotę na coś takiego, z czym będziecie mogli siąść i wiecie, nie angażować się, znaczy nie angażować się to też nie jest dobre słowo, ale chodzi mi o to, że nie będziecie musieli poświęcać na te książki bardzo dużo czasu. Jeżeli macie ochotę przeczytać coś na przykład na jedno posiedzenie albo na, nie wiem, 2-3 wieczory, jeżeli czytacie wolniej tak jak ja, to te książki będą naprawdę świetnymi wyborami. Również jeśli na przykład bardzo poważnie sobie bierzecie do serca wyzwania na Goodreads, czyli na przykład macie ustawione na rok przeczytanie 52 książek, rok zbliża się do końca, a Wy jesteście trochę do tyłu ze swoim wyzwaniem, to myślę, że takie krótkie książki również będą dobrym rozwiązaniem. Także już bez przedłużania zaczynajmy, bo mam tutaj aż 9 książek, które chciałabym Wam polecić i tak szybciutko omówić. Pierwsza książka nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, kto ogląda mnie przynajmniej chyba od 2016 roku, bo są to Myszy i ludzie Johna Steinbecka. Jest to jedna z moich all-time favorites, czyli po prostu jedna z moich ukochanych książek wszechczasów. Jest to, jak widzicie, bardzo króciutka powieść, zaledwie 100-stronicowa. Jest to niejako klasyk amerykański. Mamy tutaj historię dwóch przyjaciół, którzy przemierzają Stany Zjednoczone w latach 30. XX wieku. Są to czasy wielkiego kryzysu, tak więc wątki poruszane tutaj to są przede wszystkim bieda, problemy ze znalezieniem zatrudnienia, ale także rasizm, jakieś wykluczenie społeczne, sytuacja kobiet w tych czasach. I tutaj bardzo ciekawe jest to, że właśnie poza tą dwójką głównych bohaterów, wszystkie postacie, których oni spotykają podczas tej swojej wędrówki po Stanach, reprezentują właśnie jakiś problem społeczny, z którym w tym czasie boryka się Ameryka. Ale oprócz tego jest to też przepiękna opowieść o przyjaźni. To jest w ogóle jedna z najsmutniejszych książek, jakie w życiu przeczytacie, to Wam mogę gwarantować. To jest książka przepełniona smutkiem. Tutaj Was od razu ostrzegam, bo być może ktoś nie przepada za takimi smutnymi książkami. A tutaj jednak ten smutek jest. Mamy tutaj ogrom motywów. Dla mnie to w ogóle jest geniusz pisarski Steinbecka, który na tak niewielu stronach potrafi zawrzeć tyle treści. Mamy tutaj również odniesienia do wielu znanych motywów, jak choćby ten do biblijnej ziemi obiecanej, bo taką ziemią obiecaną dla dwójki głównych bohaterów jest własna farma i hodowla królików. Takim bardzo ważnym pytaniem, które stawia ta książka, jest również pytanie o moralność, o to, czy pewne złe decyzje w niektórych sytuacjach mogą być dobre. Także zakończenie tej książki to jest w ogóle coś, co rozwala mózg. Dla mnie zakończenie tej książki to jest absolutnie najmocniejsza jej część. I tutaj taka mała uwaga. Wiem od mojej przyjaciółki, że spoiler co do zakończenia tej książki znajduje się w książce Stephena Kinga Dallas 63. Także jeżeli czytaliście tę książkę, to wiecie, jak kończą się Myszy i ludzie. Natomiast jeżeli obie te książki macie w planach, to koniecznie najpierw przeczytajcie tę, bo inaczej Stephen King Wam po prostu zepsuje zakończenie Myszy i ludzi. Myślę, że tutaj nie mam co więcej dodawać. Tak jak mówię, jest to jedna z moich ukochanych książek. Ja uwielbiam ten surowy, dosadny styl Steinbecka. Uwielbiam tych bohaterów, uwielbiam to, jak bardzo poruszająca jest to historia. Także Myszy i ludzi z całego serca Wam polecam. Kolejna książka to coś, o czym już krótko wspomniałam przy moim poprzednim filmie, czyli przy Book Haulu, a jest to ta druga, Therese Bochman. Jest to książka szwedzkiej autorki. Tutaj mamy historię takiej młodej, bardzo inteligentnej i ambitnej przede wszystkim dziewczyny, 20-kilkulatki, która jednak wywodzi się z takiej niższej klasy, jej nie stać na studia, ona mieszka w kawalerce i pracuje w tym momencie tak dorywczo w stołówce szpitalnej, ponieważ próbuje zarobić na drugi semestr studiów. I tutaj mamy takie trochę studium psychiki takiego człowieka, który właśnie próbuje, aspiruje do tej wyższej klasy, do której nie przynależy. Główna bohaterka, aby to osiągnąć, aby w pewnym sensie utorować sobie drogę do tej klasy średniej, nazwijmy to, wplątuje się w romans ze starszym, około 50-letnim mężczyzną, żonatym w dodatku, aby w ten sposób poczuć, że chociaż przez chwilę do tego świata należy. No tutaj właśnie jest pokazane to, dlaczego w różnych sytuacjach podejmujemy różne decyzje, to, że nie wszystko jest czarno-białe. My nie będziemy się zgadzać z wyborami głównej bohaterki, ale też nie o to tutaj chodzi, bo mimo, że nie będziemy się z nimi zgadzać, to jest to przedstawione w taki sposób, że zrozumiemy je. Będziemy rozumieć właśnie motywy, którymi się kieruje, będziemy rozumieć, dlaczego postępuje w danej sytuacji w taki, a nie inny sposób. Zresztą też jest tutaj taki świetny przykład, ponieważ ta główna bohaterka ma również przyjaciółkę Emily, która z kolei należy właśnie do tej klasy średniej, spotyka się z młodym, bogatym, przystojnym mężczyzną, planują ślub. No i generalnie jakby jest wszystkim tym, czym nasza główna bohaterka chciałaby być, ale ze względu na swoje pochodzenie nie może. I ta właśnie jej przyjaciółka Emily jest taką osobą, aktywistką, można trochę powiedzieć, ona walczy o prawa kobiet, jest bardzo zaangażowana w takie rzeczy, natomiast też to bardzo ciekawie pokazuje, jak ona o to walczy do czasu, do którego się z tym zgadza, bo z jednej strony właśnie walczy, jest taką naprawdę zagorzałą feministką, walczy o te prawa kobiet, z drugiej strony jest pierwszą osobą, która krytykuje główną bohaterkę za to, że wdaje się w romans z żonatym mężczyzną. Także tutaj pojawia się takie załamanie tych jej wartości, bo coś, co nie pasuje do jej wizji świata,
świata, do jej tego powiedzmy schematu idealnego życia jest dla niej od razu złe, niemoralne. I właśnie w kontekście tej moralności tutaj pada takie bardzo ciekawe zdanie. W momencie, gdy jesteśmy już na samym końcu książki, także nie powiem Wam dokładnie, jak wygląda sytuacja, natomiast główna bohaterka odwiedza swoją przyjaciółkę Emily na jakiejś imprezie, przychodzi do jej mieszkania, które dzieli właśnie z tym swoim narzeczonym, takiego wiecie, naprawdę ładnego, nowoczesnego, drugiego mieszkania. Ta Emily zadaje jej pytanie, czy to, co ona robi, jest na pewno moralne, jak ona się z tym czuje, jak ona może nie mieć wyrzutów sumienia, na co nasza główna bohaterka bardzo krótko, ale bardzo trafnie odpowiada, że moralność jest dla takich jak wy, dla ludzi, których na to stać. I to, myślę, jest dobre podsumowanie właśnie, o czym jest cała ta książka. To jest książka o tym, dlaczego podejmujemy pewne decyzje, których być może inni by nie podjęli, dlaczego pewne sytuacje, które dla nas wydają się takie, powiedzmy, białe albo czarne, dla innych są na przykład szare. Jak te nasze doświadczenia życiowe i to, skąd się wywodzimy, jakie mamy możliwości, jak bardzo to później rzutuje na nasze dalsze życie. Dla mnie jest to arcyciekawa książka, ja ją bardzo gorąco polecam, naprawdę sporo z niej wyniosłam, dużo dała mi do myślenia, dużo refleksji nad nią miałam, także bardzo gorąco właśnie Wam polecam książkę, ta druga, Therese Bochman. Ta autorka wydała również drugą książkę, która jest u nas w Polsce przetłumaczona przez to samo wydawnictwo, wydawnictwo Pauza. Jest to książka o Zmierzchu. Ja jeszcze nie miałam okazji jej czytać, ale słyszałam, że jest nawet lepsza od tej książki, więc już nie mogę się doczekać na tę lekturę, bo ta książka to jest moje top tego roku jak dotąd, także naprawdę, jeżeli o Zmierzchu jest jeszcze lepsze, to spodziewam się absolutnie fantastycznej książki. Rejwach Mikołaja Grynberga to jedyny w tym zestawieniu zbiór opowiadań i jest to zbiór opowiadań dotyczący życia Żydów żyjących w Polsce współcześnie, czyli drugiego, trzeciego pokolenia tych Żydów, którzy ginęli w obozach zagłady w czasach II wojny światowej. Jest to opowieść o tym, jak oni dalej, mimo tego, że minęło tyle lat i że wydawałoby się, że ta wojna czegoś nas nauczyła, jak oni dalej, również dziś, muszą się mierzyć z takim stygmatyzowaniem ich jako właśnie Żydów, z stereotypami na ich temat, z takim naprawdę okropnym antysemityzmem. Jak wygląda to ich życie tyle lat po wojnie, mimo tego, że ta wojna skończyła się bardzo dawno temu i ten właśnie taki antysemityzm już nie powinien mieć miejsca właśnie przez to, jak okropne zbrodnie miały miejsce w czasie II wojny światowej, Holokaust. To wszystko pokazuje, jak bardzo my nie uczymy się na błędach, jak bardzo historia nas nie uczy i jak wciąż popełniamy te same błędy. Jest to bardzo trudna, taka bardzo bolesna i przejmująca książka. Tak jak w ogóle większość, które Wam tutaj pokażę. Ten odcinek mógłby się równie dobrze nazywać polecam smutne książki, a nie polecam krótkie książki. Ale taka literatura trafia do mnie po prostu najbardziej. Ja nic nie poradzę na to, że po prostu smutne książki lubię najbardziej. Rejwach Mikołaja Grynberga to jest naprawdę wartościowa pozycja, którą warto poznać. Dziewczyna z Konbini Sayaki Muraty to książka bardzo specyficzna. Jest to literatura japońska. Ja muszę się Wam przyznać, że nie jestem fanką japońskiej literatury. Jakoś ona do mnie nie przemawia. I do tej książki też mam taki dosyć ambiwalentny stosunek, natomiast zdecydowałam się Wam ją pokazać, dlatego że uważam, że jest bardzo ciekawa. Jest to historia o tym, jakie oczekiwania ma wobec nas społeczeństwo i co się dzieje, jeżeli my nie chcemy tym oczekiwaniom sprostać. Główna bohaterka to 36-letnia bodajże kobieta, która od 18 lat pracuje w konbini, czyli w takiej naszej Żabce, takim sklepie całodobowym, w którym znajdziemy zarówno żywność, jak i takie artykuły pierwszej potrzeby. Jest to prawie 40-letnia niezamężna kobieta, która, wobec której społeczeństwo ma oczekiwania, aby ona wyszła za mąż, aby zaczęła się przynajmniej z kimś umawiać, aby urodziła dzieci. Ona też tutaj tak fajnie, trafnie podsumowuje całą tą sytuację, że niby żyjemy właśnie w XXI wieku, a jest to trochę jak za czasów kamienia łupanego. Mężczyzna powinien, wiecie, być taki silny, męski, polować, zdobywać żywność, natomiast kobieta powinna rodzić dzieci. I jeżeli nie wypełniamy tej roli, to jesteśmy dla społeczeństwa bezużyteczni. To naprawdę fantastycznie pokazuje, jak mimo tego, że uważamy się za bardzo tolerancyjnych ludzi, bardzo tolerancyjne społeczeństwo, jak wchodzimy z butami w czyjeś życie i jak bardzo interesuje nas to, jak inni ludzie żyją i jak przeszkadza nam to, kiedy oni nie spełniają naszych oczekiwań. I główna bohaterka też jest taką osobą, bardzo powiedziałabym, bystrą. Ona trochę gra z tymi oczekiwaniami innych ludzi, robi niektóre rzeczy tylko po to, żeby ich zadowolić, żeby zobaczyć ich reakcję, jak zmienia się ich postrzeganie jej osoby pod wpływem tego, co ona robi. I rzeczywiście to tak jest, że nagle robi coś takiego, powiedzmy, akceptowanego społecznie, takiego uznanego za normalne, za jakąś normę i ludzie zaczynają ją zupełnie inaczej postrzegać, a później wraca do tego, kim jest naprawdę i jak czuje się szczęśliwa. No i znowu są jakieś takie zgrzyty, znowu ludzie dziwnie na nią patrzą. Także uważam, że jest to strasznie ciekawa społecznie książka i z tego powodu Wam ją polecam. Dalej mam książkę Koniec z Edim, Edwarda Lewisa. Jest to kolejna bardzo przygnębiająca książka. O ile Dziewczyna z Konbini nie jest aż tak smutna, tak Koniec z Edim jest strasznie brutalną, taką surową, naturalistyczną wręcz powiedziałabym książką. O tym, jak wychowuje się młody chłopak w takiej klasie robotniczej we Francji.
On w dodatku jest gejem, więc jest to opowieść o tym, jak bardzo on nie przystaje do takiego patriarchalnego społeczeństwa, do wizji chłopca, a później mężczyzny, jaką widzi społeczeństwo właśnie tego robotniczego miasteczka we Francji, z jakimi on problemami musi się zmierzyć właśnie jako osoba homoseksualna. To właściwie nie tyle są problemy wynikające z niego jako osoby, ale problemy, jakie przysparza mu społeczeństwo przez to, że go po prostu nie akceptuje takim, jaki on jest. Jest to książka naprawdę bardzo brutalna, także to jest taka, powiedziałabym, plus 15-16 przynajmniej. Natomiast Edward Louis to jest nazwisko, na które warto zwrócić uwagę, bo jest to bardzo, bardzo młody pisarz. W ogóle w tej książce są wątki autobiograficzne, to warto dodać. Jest to bardzo młody francuski pisarz, a no, po tej książce jest naprawdę, uważam, bardzo obiecujący. I ta książka zdobywa również świetne recenzje we Francji, ale i za granicą, jak widać właśnie po naszym polskim rynku wydawniczym. Koniec z Edim, Edward Louis. Zapamiętajcie sobie ten tytuł, jeżeli macie ochotę na krótką, ale ważną i taką naprawdę przejmującą książkę. Marcin Wicha i Rzeczy, których nie wyrzuciłem, to mam wrażenie książka, która zbiera dosyć skrajne opinie. Jedni ją uwielbiają, tak jak ja, dlatego Wam ją polecam. Natomiast spotkałam się też z opiniami, że no jest to po prostu słaba książka. Według mnie wszystko w tej książce jest dobre. To znaczy tematyka jest taka, że my niejako odczuwamy ten głód głównego bohatera, jesteśmy przejęci, zaangażowani w tę historię. Styl pisania jest świetny, Marcin Wicha dla mnie pisze rewelacyjnie. Jest to oczywiście, jak już pewnie większość z Was wie, bo jest to bardzo głośny tytuł, książka, która opowiada o tym, jak narrator, główny bohater, porządkuje mieszkanie swojej matki po jej śmierci. I każdy przedmiot, każda książka przypomina mu pewną historię właśnie związaną z jego matką i na tej podstawie nam się wyłania obraz kobiety żyjącej w PRL-u w latach 60-tych, 70-tych. Mamy pogląd na to, jaka była właśnie matka Wichy. No, możemy tutaj zakładać, że narratorem jest sam autor. Tak jak mówię, dla mnie jest to kawałek naprawdę świetnej polskiej literatury. Zresztą jeżeli ja Was nie przekonuję, to niech przekona Was to, że ta książka zdobyła mnóstwo nagród, w tym Paszport Polityki, Nagrodę Nike, Nagrodę Witolda Kombrowicza. Także no myślę, że te nagrody również coś mówią i sugerują, że to będzie naprawdę dobra lektura. Także jeżeli jeszcze nie znacie Rzeczy, których nie wyrzuciłem, bardzo gorąco polecam. Następna książka, o której również już Wam wspomniałam w poprzednim filmie i bardzo się cieszę, bo dostałam wiadomości od Was, że chcecie tę książkę właśnie po moim filmie przeczytać i bardzo słusznie, a jest to Przyjaciel Sigrid Nunes. Tak jak już mówiłam w poprzednim filmie, chociaż tam się strasznie zapętliłam, jest to książka, której punktem wyjścia jest samobójstwo przyjaciela głównej bohaterki. I początkowo jest to taka opowieść, jak sobie radzić właśnie z tą stratą. Ona dostaje w spadku po tym przyjacielu doga Arlekina, takiego ogromnego psa, który nijak nie pasuje do jej mieszkania. Ona mieszka w jakimś malutkim mieszkanku, zresztą właściciel tego mieszkania, bo to mieszkanie jest wynajęte, absolutnie nie zgadza się na żadne zwierzęta. Mimo to ona bierze tego psa pod swój dach i to też jest opowieść o takiej pięknej relacji człowieka ze zwierzęciem, jak ta relacja się buduje, jak ważna staje się dla tej głównej bohaterki właśnie ta relacja. Ale jest to również na przykład krytyka pisarstwa, krytyka takiego świata literackiego, bo główna bohaterka jest wykładowczynią chyba kreatywnego pisania, o ile pamiętam, na uniwersytecie. Jest tutaj też cała masa odniesień do innych takich dzieł kultury, także naprawdę sporo można z tej książki wyciągnąć i ona również jest napisana pięknym językiem. To jest trochę taki monolog. Tutaj chyba nie ma za bardzo dialogów z tego, co pamiętam. On jest tak pisany, wiecie, z perspektywy głównej bohaterki i ona opowiada tę historię, ale czyta się to wyśmienicie. Mnie się tę książkę czytało naprawdę bardzo dobrze, uważam, że jest bardzo dobrze napisana, bardzo dobrym językiem. No i ta historia też jest dla mnie bardzo ciekawa, a Przyjaciel był dla mnie najlepszą przeczytaną książką roku 2019, także może to Was zachęci do sięgnięcia po tę książkę. Teraz kolejny reportaż, a jest to znowu chyba najsmutniejszy reportaż, jaki ja w życiu czytałam. Tak jak mówię, no, większość z tych książek to jest jednak taka literatura smutna, przygnębiająca, ale ja po prostu w takich książkach się najbardziej odnajduję, dlatego też takie Wam tutaj prezentuję. A mówię tutaj o książce Żeby umarło przede mną Jacka Hołuba. Jest to zbiór takich krótkich rozmów chyba z 5 matkami niepełnosprawnych dzieci. O tym, jakie one mają problemy na co dzień, z czym się borykają, jak tak naprawdę wygląda wychowanie takiego niepełnosprawnego dziecka. I żeby sobie to wyjaśnić, to mówimy tutaj o takiej niepełnosprawności, gdzie te dzieci do końca życia nie będą samodzielne. One zawsze będą wymagały opieki drugiego człowieka. I właśnie mamy tutaj tę historię o tym, jak te matki muszą poświęcić całe swoje życie, całe swoje szczęście po to, żeby te dzieci wychować. Jakie mają kłopoty finansowe, jak w ogóle wygląda wychowanie takiego dziecka w Polsce, w kraju, który no nie jest zbyt przychylny takim matkom, który chyba nie zdaje sobie do końca sprawy z potrzeb takiego dziecka niepełnosprawnego, które właśnie jest kompletnie niesamodzielne. Są to tak absolutnie przejmujące historie i tak otwierające oczy na problemy, o których my nie mamy często pojęcia. To też pokazuje, jak często kobieta mimo takich zapewnień, że nie zostanie z tym sama, że będzie miała pomoc, często jednak zostaje zupełnie sama, bo bywa tak w naszym społeczeństwie, że tutaj zresztą jest chyba tak napisane na okładce, tak,
opowieść o tym, że ojciec może, a matka musi. No i dokładnie tak jest. Właśnie wiele z tych kobiet tego doświadczyło, że nawet jeżeli początkowo mąż, ojciec dziecka obiecał pomóc, obiecał się angażować, to w pewnym momencie po prostu wysiada psychicznie i odchodzi. Natomiast matka zostaje z takim dzieckiem, całkowicie jakby od niego zależna. One też tutaj pokazują tą swoją ogromną miłość. To nie jest tak, że one mają tym dzieciom za złe, że one się urodziły, co to nie, także nie odbierzcie w ogóle tego w taki sposób. A ten tytuł tutaj, po prostu jak ja przeczytałam, to chyba nawet we wstępie było, co oznacza ten tytuł, to ja myślałam, że po prostu nie wytrzymam. Tak mi łzy poleciały. Bardzo przejmująca lektura, naprawdę bardzo gorąco Wam polecam. I ostatnia już na dzisiaj książka, to również wydawnictwo Pauza. Tak jak Wam mówiłam, ja to wydawnictwo bardzo lubię, z tego względu, że właśnie oni wydają takie książki nieoczywiste, niepopularne, ale bardzo dobre. Ja czytałam kilka więcej książek niż Wam pokazuję, bo nie wszystkie mam w formie papierowej, dużo czytałam na Legimi i żadna z tych książek mnie jeszcze chyba nie rozczarowała. I tutaj ostatnią, którą chciałam Wam pokazać, jest książka, to jest nowość tegoroczna, Dorośli, Mori Obert. To jest szwedzka bodajże pisarka, szwedzka lub norweska, w tym przypadku norweska pisarka. I książka Dorośli opowiada o relacjach rodzinnych, o trudnych, bardzo trudnych relacjach rodzinnych, głównie siostrzanych. Główna bohaterka Ida jest kobietą 40-letnią, niezamężną, która bardzo chciałaby mieć dziecko, ale przede wszystkim nie ma z kim. A inna sprawa jest też taka, że jest już w takim wieku, że to, czy te dzieci będzie mogła mieć, nie jest takie do końca oczywiste. Natomiast jej siostra jest od niej młodsza, ma męża i właśnie jest w ciąży ze swoim pierwszym dzieckiem. Także samo to buduje już taką w pewnym sensie przepaść w tej ich siostrzanej relacji. Nie pomaga również to, że matka głównej bohaterki i jej siostry w pewnym sensie faworyzuje tę siostrę, szczególnie teraz, kiedy jest ona w ciąży. Ida czuje się taka porzucona, wykluczona z tego wszystkiego, również właśnie przez to, że sama jest singielką 40-letnią, nie czuje się akceptowana w społeczeństwie, czuje, że coś jest z nią nie tak. No i mamy tutaj bardzo dużo takich złych emocji, złości, zazdrości przede wszystkim, bólu, rozpaczy, tego jak to wszystko wpływa właśnie na nasze rodzinne relacje. Jest to książka trudna, o bardzo trudnej relacji i tutaj również myślę, że jest to taka pozycja, która skłoni Was do pewnych refleksji, do pewnych przemyśleń na temat właśnie tego, jak taka relacja rodzinna wygląda, jak powinna wyglądać, dlaczego wygląda w taki, a nie inny sposób. Także tę książkę również warto polecić. No i to właśnie są te krótkie książki do 250 stron, które chciałam Wam bardzo gorąco polecić. Ja jestem wszystkimi praktycznie zachwycona. Wszystkie dla mnie to jest tak minimum 4 na 5 gwiazdek. Żadnej z tych książek nie dałam mniej niż 4 gwiazdki na 5 w skali oceniania Goodreads oczywiście. Dajcie znać, która zainteresowała nas najbardziej. Być może czytaliście już którąś z tych książek, albo może chcecie mi polecić jakąś krótką książkę, bo tak jak mówię, ja bardzo dobrze odnajduję się w takich książkach do 300 stron. Nie w opowiadaniach, chociaż tutaj wyjątkiem jest Reivach Grinberga, ale w takich właśnie mini powieściach do 300 stron. Także jeżeli macie do polecenia jakąś z takich książek, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu do końca. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać coś od siebie w komentarzu. Zapraszam Was oczywiście na moje social media, do których linki znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia w następnym filmie w środę o 16:00. Cześć!